Witam Was serdecznie. Dzisiaj przedstawię Wam sprawę pewnej dziewczyny pochodzącej z Meksyku. Jeśli jesteście ciekawi, co ją spotkało po przyjeździe do Stanów, to zapraszam do wysłuchania. 26-letnia Elizabeth Elena Laguna Salgado pochodziła z Meksyku i była mormonką. Po uzyskaniu dyplomu z inżynierii przemysłowej i wycieczce misyjnej po swoim rodzinnym kraju, 23 marca 2015 roku przeniosła się do Stanów, a dokładnie do Provo w stanie Utah, aby uczyć się języka angielskiego. Dziewczynie jednak nie było zbyt łatwo od samego początku, gdyż jej angielski był bardzo słaby, dlatego ciężko było jej nawet nawiązać jakieś nowe znajomości. Jej współlokatorzy byli Koreańczykami, więc ich języki były całkowicie różne. Jeśli chodzi o współlokatorów, to jest o nich bardzo mało wiadomości, ale zapewne były to dziewczyny. Elizabeth uczęszczała także do jednego z tamtejszych kościołów, gdzie mogła spędzić trochę czasu z osobami tego samego wyznania, co ona, poznać ich bliżej. Jej rodzice i sześcioro rodzeństwa mieszkało w Meksyku, ale na szczęście Elizabeth nie była skazana tylko na siebie w tym obcym mieście, gdyż mieszkali tam jej dwaj wujkowie od strony matki, Rudenberg i Rosenberg Salgado. Wiadomo, początki często są trudne, więc Elizabeth wiedziała, że z czasem nabierze większej pewności siebie, nauczy się języka i łatwiej będzie jej nawiązać nowe znajomości. Dziewczyna rozpoczęła nawet pracę jako kelnerka w meksykańskiej restauracji i była bardzo zadowolona z tego, jak się jej tam układa. Niestety, zaledwie 3 tygodnie po tym, jak dziewczyna rozpoczęła naukę, wydarzyło się coś niespodziewanego. A dokładnie to 16 kwietnia 2015 roku Elizabeth skończyła zajęcia. Jej siostra wtedy wysłała do niej SMS-a, by zapytać, co porabia. Dziewczyny codziennie były w kontakcie, zresztą Elizabeth nie tylko z siostrą była tak blisko, lecz z pozostałą rodziną również, gdyż chciała, by nie martwili się o nią. Jednak tego dnia było inaczej. Siostra dostała od Elizabeth zwrotnego SMS-a z informacją, że właśnie zmierza do domu. Ale było w nim coś dziwnego, bo był on bardzo krótki, nie w stylu Elizabeth. To zdziwiło jej siostrę, więc napisała do niej ponownie, jednakże nigdy nie dostała odpowiedzi. Od tamtej pory nie było z nią kontaktu. Dziewczyna nikomu nie odpisywała, nie odbierała telefonów, coś było nie tak. Rodzina przeczuwała, że coś musiało jej się przytrafić. I niestety, nie mylili się, okazało się, że Elizabeth zaginęła. I gdy dziewczyna nie pojawiła się w pracy ani na zajęciach kolejnego dnia, to zgłoszono jej zaginięcie, więc rozpoczęły się intensywne poszukiwania. Bardzo duża ilość wolontariuszy pomagała policji. Przesłuchano także osoby ze szkoły i 3 uczniów z jej klasy przekazało policji, że ostatni raz widzieli dziewczynę tego dnia między 13.30 a 14, gdy opuściła szkołę i ruszyła główną ulicą w kierunku miejsca zamieszkania. Miała wtedy na sobie jasne jeansowe spodnie, jeansową kurtkę, czarne brązowe buty do kolan, a w ręce trzymała jeansową torebkę z czerwonym paskiem. Dodam tutaj, że dziewczyna miała do przejścia ze szkoły do miejsca zamieszkania około 3 km. I niestety, od dnia 16 kwietnia 2015 roku już nikt później nie widział Elizabeth, jak również nikt nie miał żadnych istotnych informacji, które mogłyby pomóc w śledztwie. Sprawdzono także ostatnie logowania telefonu Elizabeth i sygnał był odbierany z wieży w pobliżu jej szkoły oraz mieszkania. Niestety dziewczyny nie zarejestrowała także żadna kamera, więc ciężko było stwierdzić, gdzie mogła pójść. Czy kierowała się prosto do domu, czy może zmieniła nagle zdanie i gdzieś jeszcze zajrzała? Jednakże wiadomo, że miała w planach tego dnia około 17 udać się na zakupy do sklepu Walmart ze swoim wujkiem Rudenbertem. Niestety, wujek także nie mógł się z nią skontaktować. Droga Elizabeth ze szkoły do mieszkania wydawała się bardzo prosta, więc co takiego mogło ją spotkać? Dziewczyna zniknęła tak nagle i od czasu jej zaginięcia nie było żadnej aktywności na jej telefonie komórkowym, koncie bankowym, kartach kredytowych czy w mediach społecznościowych. Jej wujkowie zostali przebadani na wykrywaczu kłamstw i wynik badania jednego z nich, czyli Rudenberta, był niejednoznaczny, a drugi wujek, czyli Rosenberg, w ogóle nie przeszedł testu. Jednak obaj cały czas współpracowali z policją, pomagali im i zostali wykluczeni z grona podejrzanych. Policja początkowo uważała, że dziewczyna po prostu uciekła z własnej woli, jednak w miarę upływu czasu zmienili zdanie i już nie byli tak tego pewni. A kiedy policja przeszukała mieszkanie, które wynajmowała Elizabeth, to odkryła tam jej paszport oraz drugi dokument tożsamości. I biorąc pod uwagę to wszystko, a także fakt, że Elizabeth słabo mówiła po angielsku, to trudno było uwierzyć, że uciekła i skutecznie się ukrywała. Pojawiła się też taka teoria, że dziewczyna być może została porwana, tak zresztą uważała rodzina Elizabeth.
Tą wersję miało potwierdzać to, iż Elizabeth praktycznie codziennie robiła to samo, czyli chodziła do szkoły, jak również do kościoła, pracy, co potencjalnemu porywaczowi ułatwiłoby porwanie, gdyż gdyby ją obserwował, to bez problemu mógłby zaplanować, gdzie i jak ją uprowadzić. Poza tym Elizabeth miała bardzo małe grono znajomych. Koledzy z jej klasy podobno wielokrotnie prosili ją, aby wyszła gdzieś z nimi, na przykład na imprezę, jednak ona zawsze odmawiała i wydawała im się bardzo nieśmiała, taka ostrożna w nawiązywaniu nowych znajomości. Jednakże podobno w mediach społecznościowych była bardzo aktywna. Więc pojawiły się też takie podejrzenia, że być może jakiś nieznajomy z internetu stał za jej zaginięciem. Jednak ostatecznie nikogo takiego nie znaleziono, ale być może coś lub kogoś przeoczono. Wiadomo jednak, że policja przesłuchała wielu znanych im przestępców seksualnych i każdy z nich został wykluczony. Rodzina Elizabeth robiła wszystko, co w jej mocy, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o jej zaginięciu. I tą sprawą zainteresowała się również Elizabeth Smart wraz z ojcem Edem. Na pewno słyszeliście już na innych kanałach o jej historii, ale pokrótce Wam ją przypomnę. Elizabeth Smart została uprowadzona ze swojego domu w Salt Lake City w 2002 roku, kiedy miała zaledwie 14 lat. Była przetrzymywana w niewoli przez 9 miesięcy, zanim została uratowana. Jej porywacz Brian David Mitchell został skazany na dożywocie, a jego żona Wanda za współudział także otrzymała karę więzienia, jednak w 2024 roku będzie już na wolności. Elizabeth Smart i jej ojciec bardzo przejęli się zaginięciem Elizabeth i postanowili pomóc, ponieważ ze względu na swoje przeżycia byli już rozpoznawalni i media się nimi interesowały. Więc mieli nadzieję, że gdy będą opowiadać dziennikarzom o sprawie Elizabeth, to nagłośnią jej historię. Wiele osób się o niej dowie i nie zostanie tak szybko zapomniana. A co za tym idzie, może pomoże to rozwiązać sprawę. Ed, czyli ojciec Elizabeth Smart, sugerował nawet, że Elizabeth Elena Laguna Salgado mogła zostać uprowadzona przez handlarzy seksualnych. W tej sprawie właśnie uprowadzenie było najczęściej typowane przez różne osoby. Jednak nie tylko brano pod uwagę jakieś grupy przestępcze, lecz także pojedyncze osoby. Ale z drugiej strony wielu ludzi nie mogło pojąć tego, jak by mogło do tego dojść, ponieważ wydarzyło się to w dzień, a dziewczyna po prostu wracała jak zwykle tą samą drogą do domu. Na tej trasie w środku dnia był bardzo duży ruch samochodowy i pieszy. I nawet policja była bardzo zdumiona tym, że nie otrzymali żadnych telefonów dotyczących podejrzanego zdarzenia w czasie, gdy dziewczyna zaginęła. Więc dla wielu osób było to wręcz nieprawdopodobne, że Elizabeth została porwana przez nieznajomego i nikt nic nie zauważył. Być może był jakiś świadek, ale bał się po prostu tego zgłosić, lub nie zdawał sobie sprawy z tego, czego był świadkiem, z powagi całej tej sytuacji. Ale jest także inne wytłumaczenie tego, że nikt wtedy niczego nie widział. Otóż Elizabeth mogła zostać porwana przez kogoś, kogo znała. I jest to całkowicie prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że dane z telefonu komórkowego wskazywały, że większość czasu spędzała między swoim mieszkaniem, szkołą i pracą. A Rosenberg Salgado, jeden z wujków Elizabeth, twierdził, że jego siostrzenica skarżyła się w ostatnim czasie na młodego mężczyznę z jej klasy, który nieustannie prosił ją o wyjście z nim na randkę. I ten chłopak miał podobno być taki, w cudzysłowie, agresywny w swoich zalotach. Policja oczywiście przesłuchała tego chłopaka, ale nic to nie wniosło do sprawy, nie zostały potwierdzone te plotki. Elizabeth podobno była nieśmiała, ale ufna i jej rodzina uważała, że jeśli wsiadłaby z kimś do auta, to zapewne z kimś, kogo znała, na przykład ze szkoły lub z kościoła. Władze jednak przyjrzeli się i przesłuchali znajomych Elizabeth, współlokatorów, uczniów i nauczycieli w jej szkole, a także członków jej kościoła i na podstawie tego stwierdzili, że nie mają oni żadnego związku z zaginięciem dziewczyny. Nie było żadnych dowodów, by kogoś z nich podejrzewać. Jednakże latem 2015 roku wydarzyło się coś dziwnego. Byli wolontariusze, którzy brali udział w poszukiwaniach Elizabeth, powiedzieli mediom, że zaprzestali poszukiwań z powodu podejrzeń co do wujków Elizabeth, Rosenberga i Rudenberta. Wolontariusze uważali, że wujkowie wiedzą znacznie więcej o zaginięciu Elizabeth niż mówią. Zarzucili im, że bardziej troszczą się o tysiące dolarów zebranych przy okazji zaginięcia Elizabeth niż o odnalezienie siostrzenicy. Plotkowano nawet, że jeden lub obaj jej wujkowie sprzedali Elizabeth w celu handlu żywym towarem lub ukrywają ją wbrew jej woli, aby czerpać korzyści z jej zaginięcia. Jednakże obaj wujkowie zaprzeczyli, aby mieli z tym cokolwiek wspólnego. I z jednej strony policja o nic ich nie oskarżała, ponieważ wszystkie zarzuty wobec nich pochodziły od innych ludzi i były to raczej plotki bez konkretnych dowodów,
Jednak z jakiegoś powodu tego samego lata 2015 roku policja w Provo odmówiła dwóm wujkom Elizabeth udziału w ich cotygodniowych spotkaniach rodzinnych w tej sprawie. Policja wyjaśniła, że w śledztwie napotkali pewne niezgodności i dopiero gdy uda im się wszystko wyjaśnić, to wtedy wujowie będą mogli z powrotem uczestniczyć w spotkaniach. A co ciekawe, to w internecie pojawiła się też taka plotka, że podobno osoby, z którymi mieszkała Elizabeth, nie wiedziały, że jeden z jej wujków, czyli Rudenbert, jest nią spokrewniony. Gdyż mężczyzna często ją odwiedzał i tak dużo czasu razem spędzali w jej pokoju, że przez myśl im nie przeszło, że to może być ktoś z rodziny. Poza tym podobno Elizabeth chwaliła swojego wujka, mówiąc, jaki jest on przystojny i cudowny, a on mówił do niej moja królowo i byli bardzo zżyci ze sobą. Niektórzy podejrzewają, że między nimi doszło do czegoś więcej, że sypiali ze sobą, a dziewczyna zaszła z nim w ciążę i dlatego też zaginęła. To są oczywiście tylko takie pogłoski, nie wiadomo jak było naprawdę. A wy jak uważacie, czy były to tylko takie nic nieznaczące plotki, czy obaj wujowie lub jeden z nich miał jakiś związek z zaginięciem siostrzenicy? Mimo starań wielu osób, dziewczyny przez bardzo długi czas nie udawało się odnaleźć. Wyznaczono nawet nagrody w wysokości 50 tysięcy dolarów za ważne informacje mogące pomóc odnaleźć dziewczynę lub sprawcę. Jej rodzina cały czas miała nadzieję, że sprawa w końcu się wyjaśni i dowiedzą się, co stało się z Elizabeth. Jak wiadomo, jest wiele przypadków zaginięć, gdzie nigdy nie udaje się odnaleźć osoby zaginionej, jednakże w tym przypadku stało się inaczej. W roku 2018 prawie wszystko się wyjaśniło. Otóż 18 maja 2018 roku pewien mężczyzna zatrzymał się na poboczu przy kanionie Hubble Creek w Springville, gdyż chciał skorzystać z toalety i gdy przeszedł jakieś 10 metrów, to natknął się na ludzkie szczątki. I niestety badania ujawniły, że należą one do poszukiwanej Elizabeth Eleny Laguny Salgado. Obszar, w którym znaleziono Elizabeth, jest bardzo górzysty, znajduje się tam bardzo dużo zarośli. Poza tym jest bardzo popularnym miejscem dla wczasowiczów, wędkarzy i wędrowców. Kanion Hubble Creek znajduje się jakieś pół godziny jazdy autem od szkoły, do której chodziła Elizabeth. Władze nie chciały na początku podać dokładnej lokalizacji znalezienia ciała, ale powiedzieli, że znajdowało się ono w pewnej odległości od szlaku i drogi, a jej szczątki nie były ukryte w żadnym grobie. Przez cały czas trwania śledztwa w sprawie zaginięcia dziewczyny, władze przejeżdżały w pobliżu miejsca odnalezienia Elizabeth dosłownie kilkadziesiąt razy i gdy sobie to uświadomili, że byli tak bardzo blisko, to nie mogli tego pojąć, jak to się stało, że już wcześniej jej nie odnaleźli. Policja później potwierdziła, że śledztwo w sprawie śmierci Elizabeth jest prowadzone pod kątem morderstwa. Szczątki Elizabeth zostały zidentyfikowane na podstawie dokumentacji dentystycznej, jednakże przyczyna śmierci nie została nigdy ustalona, ponieważ bardzo dużo czasu upłynęło od dnia morderstwa do dnia odnalezienia i były poddane na działanie różnych zjawisk pogodowych. Jednakże na podstawie oględzin czaszki lekarz wykluczył, aby zgon nastąpił na skutek urazu tępym narzędziem. I niestety policja oprócz szczątków Elizabeth i jej części ubrań nie znalazła żadnych innych istotnych śladów, które mogłyby doprowadzić do sprawcy. Natomiast w lipcu 2019 roku Jason Jensen, prywatny detektyw i współzałożyciel koalicji Utah Cold Case i jego grupa przeszukiwali za pomocą wykrywacza metalu teren, gdzie zostały odnalezione szczątki dziewczyny. I natrafili na monetę, datowaną na 2006 rok. Jednakże nie wiadomo było tak naprawdę, jak moneta tam długo leżała. Ale zabezpieczono ją i wysłano do badań. Wiadomo, że znajdowało się na niej DNA jakiegoś mężczyzny. Specjaliści pracują nad tym, aby z tej próbki utworzyć pełny profil DNA, który zostanie umieszczony w specjalnej bazie danych. I może dzięki temu uda się wytypować, kogo DNA znajdowało się na monecie i czy ta osoba mogła mieć jakikolwiek związek ze śmiercią dziewczyny. Próbki DNA mają zostać także pobrane od mężczyzn z otoczenia Elizabeth, znajomych oraz ochotników, aby wykluczyć potencjalnych podejrzanych. Ale wiadomo, ta moneta mogła należeć do całkowicie obcej osoby i nie mieć żadnego związku z tą sprawą. Oczywiście warto sprawdzić każdy ślad. Ta sprawa niestety pozostaje nierozwiązana do dzisiaj. Podobno było wiele tropów, poszlak, które niestety okazały się ślepą uliczką, więc wszystko bardzo powoli się toczy. W tej sprawie pojawił się jeszcze jeden mały trop, a dokładnie to detektyw Jason, który odnalazł monetę i pracował nad tą sprawą, powiedział, że doszła do nich pewna informacja, która mówi o tym, że Elizabeth odwiedziła kanion Hubble Creek w weekend przed jej zaginięciem.
A to dlatego, ponieważ miały tam miejsce jakieś aktywności kościelne, zajęcia, coś w tym rodzaju. I niewykluczone, że Elizabeth brała w nich udział. Jednak ta informacja nie została jak do tej pory potwierdzona. Być może jeszcze kiedyś się to wyjaśni. Ojciec Elizabeth uważa, że to nie przypadek, że jej szczątki zostały znalezione właśnie w tym kanionie. Wy jak uważacie? Obecnie detektyw Jason już nie zajmuje się tą sprawą i wszystkie informacje przekazał odpowiednim władzom. Wszyscy mają nadzieję, że pojawią się jeszcze nowe tropy, świadkowie i prawda wyjdzie na jaw. Miejmy nadzieję, że służby dobrze zajmą się tą sprawą i nie zostanie ona odłożona na bok, na przykład dlatego, że rodzina zamordowanej pochodzi z Meksyku i nie znają dobrze angielskiego, więc nie mają takiej kontroli nad sprawą. Sprawca niestety jest na wolności i zawsze istnieje ryzyko, że jeszcze komuś innemu może stać się krzywda. Niedługo po tym, gdy szczątki dziewczyny zostały odnalezione, jej członkowie rodziny udali się w to miejsce. Postawili tam drewniany krzyż ozdobiony różami, zdjęciami zmarłej. Tego dnia także wszyscy mieli na sobie koszulki z wizerunkiem dziewczyny. Razem odmówili modlitwę i było to dla nich bardzo ważne, a zarazem ciężkie przeżycie. A spotęgowało to również to, iż wtedy rodzina odnalazła również jeszcze kilka kości dziewczyny. Teraz celem jej najbliższej jest to, aby sprawca został złapany i poniósł odpowiednią karę. I dopadła go sprawiedliwość. I niestety to już koniec tej smutnej historii. Nie wiadomo do tej pory, co spotkało dziewczynę w drodze do domu, gdzie została zamordowana, w jaki sposób zginęła, kto był sprawcą, czy go znała, czy może była to całkowicie obca jej osoba. W tamtym mieście mieszkało wiele osób mówiących po hiszpańsku i być może dziewczyna kogoś poznała. Wiadomo również, że sprawca lub jego wspólnik musiał posiadać auto, gdyż w miejsce, gdzie zostały odnalezione szczątki, tylko tak można się dostać. A Elizabeth nie posiadała prawa jazdy, więc na własną rękę się tam nie dostała, więc ktoś musiał jej ciało tam zawieźć. No chyba, że była z kimś umówiona i z tą osobą udała się nad kanion, a tam zginęła z jego rąk. Jest tutaj wiele hipotez i wiele możliwości. Miejmy nadzieję, że sprawa ta wyjaśni się do końca i winny poniesie odpowiednią karę. Według Was, co przydarzyło się dziewczynie? Kto jest winny jej śmierci? Podzielcie się swoimi przypuszczeniami w komentarzach. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie łapkę, jeśli Wam się podobało, będzie mi bardzo miło. Życzę Wam oczywiście miłego dnia, miłej nocy. Pozdrawiam Was. Do usłyszenia.